Siema, cześć ludzie, witać w moim kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z poradnika do GTA 5 i dzisiaj pobieramy add-on samochody. Więc tutaj szybko przechodzimy, tak jak zawsze. Bieramy, rozpakowujemy. Dobra, usuwamy ten plik. Wchodzimy tutaj w add-on. Po angielsku. Open 4, z automatu odpalamy już. Czy teraz tak, idziemy do GTA 5. Poczekajmy chwilę. Moc. Update. X64 DLC Packs. Edit Mode. Tak. Nie add. New folder. I Ctrl C, najlepiej tej nazwy. Ja to. Ctrl V. Tutaj też Ctrl V. Wchodzimy. Wchodzimy tutaj. Do tego folderu. Przenosimy. Czekajcie, to zaznaczyć. Przenosimy. Przenosimy, jest już. Widzicie, że jest wszystko. Czekajcie, bo to. O, to jest Vehicles. Jest nasze BMW. Więc teraz przechodzimy dalej. Kopiujemy to. Przechodzimy tutaj do moc. Update. X64 DLC Packs. Nie, poczekajcie. Update. RPF. Common Data. I tutaj DLC List. Edit. Przechodzimy na sam dół, Enter, Ctrl V, Save. I tutaj już wszystko działa. Poczekajcie, tutaj jeszcze. Update RPF Common Data. Edit. Nie wiem, o co tu chodzi. A, dodać. Dobra, Ctrl C. Przechodzimy na sam dół. Enter, Ctrl V. Save, i git. Dobra, zapisujemy teraz tą nazwę. X6M. Tutaj wszystko już wychodzimy z wszystkiego. Palamy GTA nasze. Tutaj zawsze sobie warto zapisać. To było chyba BMW. Warto sobie zapisać, potem pala nam się już GTA. Ja wam tutaj przyspieszę ten proces. Dobrze, już wszystko działa. Wchodzimy w jakiś trainer. Vehicle tutaj. Input. I teraz tak, przechodzimy do tego modelu, co mieliśmy wtedy. GTA 5. BMW. To było X6M. M. Działa. Więc jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba. Napisz komentarz i udostępnij kanał znajomym. A teraz na ten odcinek już koniec. Cześć. Perfect.